A to niesamowity nieurodzinowy tort. Trzeba tylko dodać ostatni składnik. Kuchciu. A ostatni ruch? Magii doda ciut. Użyj jednej miarki. Jejciu. Co to jest? Jedna miarka ananasowego pudru. Oj, pierwszy raz widzę taki składnik wypieków. I nie mam zaufania do jedzenia, które się uśmiecha. Wygląda zadziwiająco, ale musimy się trzymać przepisu. Teraz wystarczy tylko zaprosić królewnę. Haha, wyciągnę coś z kapelusza. A może zmieści się jeszcze jeden gość? Kocurku, zawsze będziesz tu mile widziany. O! No to co mamy tu na deser? Rozpaćkaną dziwną masę. O, niestety to moja wina. O, przepraszam. Spróbujemy tęczowego wiru Alicji następnym razem. Ha, chyba, że wyciągnę nową porcję z kapelusza. Myszka, sztuciec, guzik i kula. Nie, deseru brak. Zaczekajcie, możliwe, że mam wszystkie składniki. Krem, jagody, odrobina polewy na wierzch i kropla słonecznej herbatki. Potrzebny mi jeszcze deszczowy arbuz. Może taki? Idealny! Połączymy to wszystko razem. Kto chce się zachwycić tęczą? Proszę łyżkę. Oto i ona! O, niezwykłe! Wow! Ale dobre! Proszę jeszcze! Jak ci smakuje, kocie? O! Najlepszy deser, jaki moje wąsiki widziały. Ale muszę to przyznać. Miałaś rację, Alicjo. Deser z przyjaciółmi naprawdę wywołuje uśmiech na pyszczku. Łaskomidory, jajka, ananas, nektar z błękitnych żonkili. Te składniki widzę patrząc na ostatni kawałek tarty. Ale który składnik był pierwszy? A który ostatni? A który był po środku? No i co powinno być między pierwszym, ostatnim i tym w środku? Kiedy ja piekę coś drugi raz, zaczynam od przeczytania przepisu. Może chcesz zrobić tak jak ja? Spróbuję tak i siak i jak tylko jeszcze się da. Krok pierwszy to zważenie wszystkich składników. Zacznijmy od ananasa. I używam do tego właśnie takich miarek. Jedna wystarczy. Krok drugi to wymieszanie składników. I w tym kroku lubię coś dodać od siebie. 5, 6, 7 i mach, mach wolno, mach, mach wolno. Twoja kolej. O, tak. Mach, mach wolno. Remix. Machu, mach, mach, mach. Wolno, wolno. Mach, mach. Za dużo machu. Au, hej, nie po grzbiecie. Ups, to niechcący. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.